Siemanko widzowie, nie było wczoraj filmu niestety, bo trochę czas mnie pogonił, ale jest kolejny dzień na naszym koncie. Odzeram do składu za 20 milionów, oczywiście w 60 dni. Co my tu mamy, co się zmieniło? Trochę końców zarobiłem, co prawda niedużo, bo no, nie miałem za bardzo czasu, ale coś niecoś udało się zarobić. Ale nie tylko na tym koncie udało się zarobić, bo jak niektórzy z was wiedzą, mam jeszcze stare konto, na którym wam teraz rzucam screenki z zarobków. Flipy bardzo fajnie siadły, Modric dał chyba 25 tysięcy profitu, Montiel prawie po 10 tysięcy na karcie dał, więc też bardzo, bardzo fajnie. Oczywiście tamte konto jest tylko, żeby sobie handlować. Tam nic nie będę robił, tylko będę zbierał coinsy i może coś tam gdzieś wystawię, na przykład na Allegro. Bo już na tamtym koncie mi nie będą potrzebne za bardzo, nie? Tam tylko będę handlował i tyle. Tak jak tutaj w sumie. Z tym, że no tutaj jeszcze takich mocnych budżetów do takich flipów, przypuśćmy po 230 tysięcy, żeby kupić Modricia, nie ma. No nie będę 230 w jedną kartę ładował, żeby na niej zarobić. Tylko no trochę coinsów, żeby na tym koncie było. Na przykład o SBC o ikonę, słuchajcie, bo wyszło SBC o ikonkę, podstawowa lub pośrednia, 87+. No i co? Jak zostawicie 82 łapy w górę, to zrobimy tą ikonę. Kasy powinno nam wystarczyć. Jeszcze mam paczki w sklepie, z których na pewno poleci jakiś folder. Jeszcze są rozbudowy do zrobienia. Znowu trochę kasy przybyło, zaraz wam pokażę, na czym tutaj zarobiłem. Dwie paki za stówę, taka o, i takie wymienne za skład Battlesy. Także, no wpadnie kasa, wpadną karty, no i będzie ikona robiona, jak dobijecie łapki, także łapa w górę i subskrypcja, żeby być na bieżąco. Na czym na tym koncie zarobiłem coinsy, to wam w tym momencie pokażę. Na złotych zwykłych kartach. Nie miałem za dużo czasu, więc po prostu wszedłem sobie i zakupiłem złote zwykłe karty po 350 monet, zanim wyszły piki 82+, które wam pokażę. Bo co poniedziałek te pikasy wychodzą. Znaczy pikasy, pikasy albo rozbudowy, nie? Czyli podwójna rozbudowa na przykład 80+ wychodzi. No i żeby ją zrobić, potrzeba kart złotych zwykłych w większości. 8 złotych zwykłych i jedną rzadką. Więc no te złote zwykłe co poniedziałek praktycznie są podbijane, więc na tym można zarabiać, ale można też zarabiać na flipach, które wrzuciłem. I w tym momencie przykładowe posty z grupy wam pokażę, naszej handlowej, jeżeli ktoś chce dołączyć, to 25 ziko miesięcznie przez Patronite'a, link w opisie. No zwraca się, no jak się nie zwraca, sami widzicie, że ja kilka dni gram. Mam 250 tysięcy na koncie, jeszcze trochę kasy wydałem na te paczki z Hero, więc nie ma co, jest naprawdę dobrze. Kilka kart podrzuciłem, sami widzicie jak to wygląda, jeżeli ktoś chce do nas dołączyć i też zarabiać na bieżąco, to serdecznie zapraszam. No ale lecimy teraz, widzowie, z paczkami. Przydałoby się coś trafić, no i przydałoby się zagrać pierwszy mecz w Rivalsach, bo Rivalsów to w ogóle nie zagrałem żadnego spotkania, a kurde, nos mi się zatkał trochę. No a coś przydałoby się pograć, no i może coś jeszcze trafić do składu, żeby popodmieniać. No i zacznijmy od paczek wymiennych. Najgorsza jest chyba ta, więc lecimy. Może jakiś ekran chociaż? Jest ekran 83+. No dobra, 83 Schmeichel, no okej. Okay. Ale w tych paczkach dobre jest to, że mamy tutaj non-rerki, które podrożały do 500 monet i można je od razu wystawić i mieć dodatkowy szmalec, jakby zabrakło na ikonę. Pamiętajcie, grosz do grosza i się w końcu zbiorą miliony. Wymienna paczucha numer 2, gwarancja 82+, ale ja bym wolał jakąś gwarancję karty specjalnej albo ekranów. Będzie wysoka ocena, Carvajal to nawet nie jest on. No Jesus Navas, też spoko. Szkoda, że te 8 trójki nic już praktycznie nie kosztują, ale złote zwykłe karty zawsze chętnie wystawię. Ostatnia wymienna, czyżby kolejne ekrany by były wymienne? Byłoby miło, są, ale może jakieś wyżej ocenione. Jest szansa na wiadomo co z szympansem, no. Nawet 4 razy 8-3 i ten, i dwa piki mundialowe w duplikacie, no. Dobra, może z tych niewymiennych coś poleci. Pierwsza za stówę, no na pewno foder będzie tutaj przydatny, tak? Na jutro na tą ikonę, jak dobijecie łapki, oczywiście, że są ekrany, bo muszą być Casemiro, 89, proszę bardzo. I to jest karta, którą się szanuje i która się przyda... Uuu, Majer! Specjalny, ale... Jesteś warty zupełnie nic, chociaż no trzymasz słabszej. Kurde, już myślałem, że może jakiś dobry zmiennik, coś. Może będzie testing dzisiaj tego gościa, ale no w 10 lidze to tak... Wiadomo, że można potestować, ale no, jakoś to zbyt miarodajne nie będzie. Aczkolwiek karta specjalna trafiona i foder też jakiś wpadł. Ale teraz to muszę popodmieniać, bo nie wiem co mam wymienne, a co niewymienne. Chociaż z tego co pamiętam, to większość wymiennych kart, no właśnie, sprzedawałem i wszystkie... Te duplikaty trzeba wydupczyć. No ale paka numer 2 jeszcze za stówę została. Co chwilę coś się sprzedaje, więc co chwilę wpływają coinsy na konto. Będziemy mieli walkout. Oj. Dobra. Bo nie 87, ale jak już ta Francja wyskoczyła, już tak zaczęło jechać do góry z tym overallem, to nadzieja na Mbapposa była. 87, 86, 84. Okej. Okay. Fajne to są w ogóle karty. Nie no, naprawdę powiem wam, fajne overale wypadły. Szczerze spodziewałem się dwóch kart 85 w tych paczkach za stówę, ale
ale jest dobrze. Podgląd mamy, oczywiście, że mamy. To zaglądniemy, jeszcze SBC mamy. Oj, ale syf. Jeszcze SBC, chciałem powiedzieć, mamy do zrobienia. Na pewno podwójne rozbu... wlazłem znowu w sklep, no brawo dla mnie. No, ale chciałem powiedzieć, że mamy jeszcze ty. Czy coś mnie tak ciemno widać w tej kamerce? Czy mi się wydaje? Czy ja mam podjaśnić to? Może podjaśnię trochę ten... 75%, o, cyk, podjaśnione. Mamy tutaj tak, do zrobienia na pewno parę rozbudów, ikonę już sobie dodałem. Zmiany pozycji sobie zrobię później, teraz mi się nie chce. Ale warto to robić, naprawdę, polecam. Jeszcze można nawet na tym zarobić, ale w sumie to za chwilę pokażę, jak można na tym zarobić. Mimo, że te zmiany pozycji są niewymienne, mimo, że to już też mówiłem dużo razy, to pokażę. Hybrydy Ligi Narodów to zrobimy sobie jutro i zrobimy to, spróbujemy zrobić wyzwanie World Cup Brazylii, bo jest paczka Prime wymienna. No ale jak zarobić jeszcze na tych zmianach pozycji, na szybko powiem, no robicie sobie takie SBC, macie 5 zmian pozycji niewymiennych każdego dnia. No jeżeli nie są wam potrzebne, żeby komuś pozycję zmieniać, to szukacie sobie piłkarza, na którym trzeba zmienić pozycję, na przykład, żeby ukończyć SBC. Fajnie to działa na tych codziennych SBC, co dodają, na przykład takie World Cup Brazylia, ale też działa to na takim gościu jak na przykład Romarinho. Tylko gdzie jest Romarinho? On tam pod hybrydy był potrzebny. No i Romarinho w tym momencie, zwykły taki na SN, kosztuje 700 monet. Aha, no tak, bo teraz... teraz w ogóle wydupcza cały czas rynek na konsoli, jak wpisujesz sobie jakiegoś gościa i ten, i go znajdziesz, to wydupcza ci rynek, więc sprawdźmy, czy za 1200 nie ma, za 1400 nie ma, za 1600 nie ma, za 2000 nie ma, za 2400 też nie ma, jest za 2500. No i co ja zrobię? Kupię jednego Romarinho. Kurde, ale żeby to wpisywać teraz co chwilę, to jest jakiś totalny dramat, naprawdę. No ale kupię jednego Romarinho, cyk, biorę go do klubu, cyk, wrzucam sobie go tutaj, aha, no dobra, to może lepiej go wpiszę, mam tyle kart, że mi go nie znajdzie. Wrzucam sobie go na ławeczkę, no Romaku, na pewno to nie jesteś ty. Wrzucam typa na ławkę, używam na nim karty jednorazowej, ustawianie się, 14 tych zmian, więc mogę to parę razy sobie fajnie zrobić. Zmieniam mu pozycję na napastnika, no i magia, zmiana pozycji była za darmo, Romarinho kupiłem za 700, on tam na napastniku najtaniej był za 2400 chyba, to ja go wystawię za 2100, żeby się w miarę szybko sprzedał i żeby wam pokazać, że łatwe końce sobie w tym momencie zarobię. Tutaj jeszcze mi się posprzedawały te non-rerki, co miałem wystawione, więc można sobie to usunąć. Jeszcze parę silverów mi zostało, no i ten Romarinho i dwa non-rery z paczek, więc zobaczymy, czy się sprzeda, a teraz lecimy z robieniem SBC. Wyzwanie World Cup Brazylii mamy zrobione, proszę bardzo, idziemy otworzyć. No i zagramy sobie później meczyk, a później tych kilka double rozbudów 82+ zrobimy. No i pytanie, czy będą chociaż ekrany, czy ekranów nie będzie? Ekrany są, bardzo fajnie. Chorwacji, Chorwat, no Brozović 8-6, o proszę. Myślałem, że to będzie Kovacic 8-4. Aha, co? No dobra, coś mi tutaj śmierdzi, że chyba, że w jakimś dziwnym świecie żyjemy. To jest niemożliwe, żeby tak trafić, no ale okej. To są karty wymienne, więc na szybko sprawdzę, ile one stoją na futbinie. Dobra, Kovacic jest za 3100 końców, a ten Brozović jest za 15 klocków. Ale ja zrobię taki trik, że wystawię je po zawyżonej. Jak ktoś będzie napalony na te moje karty, to je po prostu kupi, a jeżeli nie zejdą, no to będą do ikony jutro, jeżeli wbijecie łapy, nie? No bo i tak... trzeba będzie karty do tego dokupić, a jak będziemy mieli, to nie trzeba będzie dokupywać. A jak się sprzedadzą po tej cenie, no to zarobimy i kupimy je taniej, z powrotem. No ale teraz czas na te rivalsy, no i czas ustawić jakąś taktykę i pozmieniać pozycję tym grajkom, bo no to tak nie wygląda za bardzo. Dobra widzowie, ułożyłem, namieszałem, aż dostałem osiągnięcie taktyczne zajęcie. Tak to wygląda, pierwszy skład, pewnie nim dobiję kwalifikacje i może z jakimiś małymi zmianami pyknę sobie po prostu Food Champions. Ale zobaczymy, tak? Zobaczymy, w każdym razie wygląda to tak. Podstawowy plan gry mój, czyli na defensywny, no sobie ustawiłem 4-2-3-1, zrównoważony, głębokość taka, szerokość taka, no w sumie wszystko widać jak jest, no szybko przejadę, jak gram, skąd wziąłem taktykę, od jakiegoś gościa, co wbił, co chyba wygrał jakieś kwalifikacje do czegoś, czy coś, nie pamiętam dokładnie skąd to było, ale podobno jest dobra, ja tym jeszcze nie grałem, więc chcę po prostu sobie sprawdzić, może na 10 lidze to nie będzie jakoś za bardzo miarodajne, prawda, no ale no jakoś trzeba wyjść z tej 10 ligi wyżej, wtedy będzie można się bawić, albo wbić kwalifikacje do Food Champions i wtedy będzie wiadomo, czy to coś daje ta taktyka. W sensie, no taktyka na pewno coś daje, ale czy jest dobra, czy jest cienka, czy umiem tym grać, czy nie umiem i tak dalej. Zobaczmy, jak wyglądają składy w 10 lidze, bo szczerze mówiąc, naprawdę bardzo mnie ciekawi, co nam przeciwnik zaserwuje. Aha, czyli tak jak myślałem w sumie, że będzie na kartach mundialowych skład się opierał, ale ten Casemiro na ST, no dziwnie. Aha, długa piła do Donowana i co, od razu gol? No kurde, oczywiście, że tak, pierwsza minuta, gol i co, i koniec?
Czy on zmiany będzie Aha. Dobra, to może jeszcze raz? Kolejny gracz i kolejny skład. Co nam zaprezentuje? O, tutaj już to wygląda, no powiedzmy, może trochę ciekawi, tak? Jest Vinicius, już są jakieś złote karty. Myślałem, że szczerze mówiąc wszyscy będą to opierać na mundialowych, albo na jakichś hero czy ikonach, które jakby zrobili, to by mieli. No ale jedziemy z tematem, oczywiście nastawiamy defensywny, lecimy sobie papinem, no szczerze mówiąc to nie powinno być jakiś tych. O, tutaj się troszeczkę wylało i czy będzie gol? No chyba będzie już, nie? 1-0, no właśnie, tutaj nie powinno być zbytnio problemów z tymi meczami w 10 lidze i szczerze mówiąc, no nie wiem, czy będzie sens wam je pokazywać, bo nie ujmując żadnym graczom, ale no mecze w 10 lidze do najtrudniejszych, powiem wam szczerze, nie należą. No i co, i Donovan sobie zamiesza, gościu już się bawi, zmienianie zawodników, więc... No więc chyba po prostu dogram do końca i... A, to w sumie jak mamy chwilę, to jeszcze mogę powiedzieć o tym, że no nie miałem czasu nabijać swapów, nie? Nie zrobiłem znowu żadnego swapa, ale spokojnie, mamy czas. I tak myślę, żeby od razu odebrać sobie tą paczuszkę 10 razy, nie 10 razy, tylko 20 razy 84 plus chyba, razy 3, nie? Żeby nie odbierać tej jednej paczki, tylko od razu sobie 3 paczuszki wziąć, a my ładujemy papinem na 3-0 w międzyczasie. Ale jajca, ziomek karnego dostał, nie wiem, nie mam pojęcia dlaczego, ale magiczny tip na karny, ja się muszę przybliżyć do monitora i zobaczyć, gdzie gościu ma głowę. Bo tam, gdzie ma w głowę, to tam kieruje piłę, nie? Wiadomo, że może zmienić, ale jak nie zmieni, to w lewo leci. Albo w prawo. Dobra, no może źle spojrzałem po prostu, ale tak, straciłem bramkę w 10 lidze z karnego, którego być nie powinno. O, koniec, ziomeczek zragequitował. Szczerze mówiąc, to zaczął mnie męczyć już trochę ten mecz, bo typ każdym możliwym zawodnikiem mnie po prostu faulował, nie? No ale wygraliśmy, więc spoko, do 10 lidze to nie spodziewałem się niczego innego, no ale jeszcze na koniec zrobimy sobie kilka tych podwójnych rozbudów. Może akurat coś wypadnie. Ale jeszcze jakieś cele ukończyłem, więc może jakieś paczki, ja to za chwilę sprawdzę. Dobra, tylko taka paczka, 3 piłkarzy, 8-0 plus mistrzostw świata, może jakiś Mbappe akurat, albo Vinicius też, to by było na pewno dobre trafienie, no ale otwórzmy od razu. Aha, no i 2 złotych rzadkich piłkarzy. Tyle dostałem, więc otwieramy, ekranów nie ma. I ta paka mundialowa, czy nas zaskoczy, czy nie zaskoczy. Okautu też nie ma, to okej. 4 rozbudowy zrobiłem. Kart jeszcze trochę mi w klubie zostało, ale chcę je zostawić na jakieś hybrydy albo na jakieś ważne mecze, jak wyjdą czy coś, żeby wiecie, żeby wszystkiego po prostu tak na jeden raz nie przepalać. A tutaj dostaniemy Araujo. No szkoda, że nie Jimenez, bo miał jeden overalla więcej. No 2 duplikaty niewymienne i 2 muszę z Quixela. No ale jakieś 8-4 karta, 8-5 jakbym dostał z tych paczek, to by było miło, bo coraz bliżej do ikony i coraz mniej bym musiał wydać. To będzie, o, no i Skriniar 8-6. Poprosiłem i dostałem, bardzo fajnie, poza Skriniarem jeszcze Matip. To bardzo dobra paka. Kolejna rozbudowa, kolejne ekrany, no proszę państwa, coś pięknego. Lao 8-4, no i też się przyda. I paczka numer ostatnia, co znajdziemy? Oczywiście, że ekrany, no jak żeby inaczej, Verratti to nie będzie. Chiellini 8-4, no i też się przyda, no i super, dobre te rozbudowy, podobały mi się bardzo. A w tym materiale oczywiście to na tyle, pamiętajcie, łapa w górę, jeżeli się spodobał, palec mi boli. Pamiętajcie, subskryber, żeby być na bieżąco i jeżeli chcecie do grupy handlowej dołączyć, to macie info w opisie. Pozdrawiam was cieplutko, trzymajcie się i na razie.